Dzień dobry. Pierwszym przepisem na moim kanale będzie cukinia faszerowana mięsem mielonym. Potrzebujemy oczywiście cukinię, no ale nie jedną, raczej dwie albo trzy. Do tego 500 g mięsa mielonego przydałoby się też jakieś warzywa, na przykład papryka czy też marchewka. Ja mam małe, więc trzy. Opcjonalnie papryczka chili. Do tego starty ser, krojone pomidory oraz pół cebuli. Potrzebujemy także przyprawy, ale to już w zależności od tego, co lubimy. Na rozgrzaną oliwę wrzucam poszatkowaną cebulę. Mieszam i czekam, aż się przerumieni. Tutaj tego nie widać, bo mamy trochę za dużo białego światła, ale tak już się przerumieniła. Wrzucam więc mięso mielone i mieszam. Ja akurat mam mięso wieprzowe, no ale co kto lubi. Kiedy mięso się smaży, przygotowuję warzywa, marchewkę, paprykę oraz papryczkę chili. A także nastawiam piekarnik na 180 stopni. Teraz pora przygotować cukinię. Każdą z nich kroję na pół, co nie zawsze jest szczególnie łatwe, i odkrajam końcówki. Tutaj stwierdzam, ojej, jakie brzydkie końcówki, więc też je odkrajam. Następnie przechodzę do wydrążania małą łyżeczką miąższu z cukinii, tak żeby powstało coś na kształt kanu. Kiedy mięso jest już podsmażone, rozdrabniam je na mniejsze części. No a jak można rozdrabniać na większe? Dodaję pieprzu, jak widać dużo pieprzu, oregano, trochę bazylii, curry, trochę chili oraz znalazłam też w szafce jakąś przyprawę do mięsa. Wszystko razem mieszam. Dokładnie mieszam, po czym dodaję warzywa, uprzednio pokrojone. Zaczyna się robić kolorowo. Krojone pomidory i znowu mieszam. Kiedy stwierdzam, że już jest dobrze wymieszane, odstawiam jeszcze na jakieś 10 minut. Na niewielkim gazie, chociaż mam kuchenkę elektryczną, no to na niewielkiej mocy. Niech się wszystko łączy. Kiedy nasz farsz jest już gotowy, przekładam go do wydrążonych cukinii. Staram się troszeczkę upychać, żeby nie było tam zbyt dużo miejsca. Przyspieszę to, bo trochę to potrwa. Oczywiście ja robię tak ze wszystkimi cukiniami. Musiałam je podzielić na dwie tury, bo nie mam aż tak dużego naczynia żaroodpornego, żeby to wszystko pomieścić. Naczynie spryskuję olejem, chociaż nie jest to konieczne, i wykładam cukinię. Pierwsza, druga i trzecia. Oczywiście teraz wkładam do piekarnika na jakieś 25 minut. Po tym czasie wyjmuję, dodaję starty ser mozzarella i wkładam jeszcze na jakieś 5 minut. Niech ten ser delikatnie się roztopi. Tak to wygląda przed roztopieniem się sera, a tak już po. Pozostaje wykładać na talerze i wreszcie jeść. Smacznego!